Cześć, z tej strony Paweł, Freebird Rider. Dziś opowiem Wam o mojej majówkowej wyprawie do Niemiec, podczas której odwiedziłem Bastei, zamek Neuschwanstein oraz kilka innych fajnych miejsc. Zapraszam do oglądania. Wyruszyłem w pierwszy majowy poranek, zwarty i gotowy na kolejne przygody. Tym razem za cel obrałem sobie naszych zachodnich sąsiadów, u których chciałem odwiedzić kilka turystycznych atrakcji. Miałem do dyspozycji tylko 5 dni, więc by zaoszczędzić nieco czasu, już od początku musiałem zacząć korzystać z autostrad, które zazwyczaj starałem się omijać, szukając jakichś ciekawszych dróg. Po kilku godzinach znalazłem się w Parku Narodowym Saskiej Szwajcarii, w której to znajdował się pierwszy cel mojej wyprawy – formacja skalna Bastei. Na miejscu bez trudu odnalazłem parking, który kosztował mnie 1,5 euro. Stamtąd udałem się do największej atrakcji owej formacji skalnej, jaką jest most nad wąwozem Mardertele, który dawniej łączył półkę skalną z ruinami średniowiecznego zamku Neuratel. Z mostu rozpościera się piękny widok. Z jednej strony na ogromne skały wyrastające z leśnej gęstwiny, a z drugiej na położoną niemal 200 metrów niżej dolinę i płynącą po niej rzekę Łabę. Zwiedzanie Bastei oraz mostu jest darmowe, choć już za wejście na specjalną ścieżkę musiałem zapłacić 2 euro. Dzięki temu mogłem z odległości podziwiać most, a także miałem dostęp do kilku innych świetnych punktów widokowych. Po zwiedzaniu miałem w planie wybrać się na swoje pierwsze biwakowanie pod namiotem. Jednak los chciał inaczej i na autostradzie z bagażu wywiało mi śpiwór. Jednak nie ma tego złego. Szukając noclegu, trafiłem do małego miasteczka zwanego Augustusburg, gdzie odwiedziłem tamtejszy pałac. Niestety było już za późno, by móc zwiedzić tę 16-wieczną budowlę od wewnątrz, jednak sam spacer dookoła niej sprawił mi przyjemność. Bardzo spokojne miejsce, prawie żadnych turystów. Takie zwiedzanie lubię najbardziej. Kolejnego dnia ruszyłem dalej na południe Niemiec. Szybko przywitały mnie autostrady, które towarzyszyły mi przez cały dzień jazdy. Wynudzony brakiem widokowo-drogowych atrakcji, dotarłem do stolicy Bawarii, Monachium. Choć miasto warte jest nawet kilkudniowego zwiedzania, ja mogłem mu poświęcić tylko jeden wieczór. Udałem się więc do najbardziej rozpoznawalnego punktu Monachium, czyli Placu Mariackiego, gdzie odwiedziłem nowy ratusz. Ta piękna neogotycka budowla od ponad 100 lat zdobi rynkowy plac i przykuwa uwagę każdego turysty. Za 4 euro udało mi się wjechać na szczyt ratuszowej wieży i spojrzeć na miasto z góry. Trzeci dzień mojej wyprawy przywitał mnie chłodem i deszczem. Ubrany w wodoodporny kombinezon udałem się w dalszą podróż. Tym razem zboczyłem wreszcie z autostrad, a mym oczom ukazywał się teraz coraz ciekawszy krajobraz. Dotarłem do brzegu alpejskiego łańcucha górskiego. Głównym celem, jaki chciałem zobaczyć w tych rejonach, był słynny zamek Neuschwanstein. Jego białe mury widoczne były już z daleka, tworząc kontrast dla zielonej góry Tegelberg, która wyrastała za jego plecami. By dostać się do zamku, zostawiłem swój motocykl w niżej położonym miasteczku Hohenschwangau, gdzie złapałem autokar, który podrzucił mnie kilkaset metrów od zamku. Czekał mnie jeszcze krótki spacer leśną ścieżką, z której miałem fajny widok na położone niżej miasto i mniej popularny zamek Hohenschwangau. Przed dotarciem do głównego celu, najpierw zahaczyłem o most Marienbrücke, z którego rozpościera się niesamowity, bajkowy wręcz widok na zamek. Sceneria, której nie zapomnę do końca życia. Warto się tu wybrać, choćby tylko dla wejścia na ten most. Później udałem się pod sam zamek. Zwiedzanie go od wewnątrz kosztuje 13 euro i trwa zaledwie 30 minut, a w kolejce wystać trzeba minimum godzinę. Ja postanowiłem przyjrzeć się zamkowym murom jedynie od zewnątrz. Muszę przyznać, że zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jest to chyba najpiękniejszy zamek, jaki udało mi się do tej pory zobaczyć. Po zwiedzaniu udałem się w dalszą drogę.
Miałem w planie odwiedzić jeszcze pewien pałac, jednak nawigacja rzuciła mnie na fajną i mało ruchliwą alpejską drogę przedzierającą granicę niemiecko-austriacką. Trafiłem na niej na piękne turkusowe jezioro otoczone zielonymi górami, których szczyty zdobił jeszcze śnieżny puch. Przestało padać, więc po prostu zamiast gnać do kolejnego punktu, odpoczywałem napawając się widokiem i spokojem, jaki panował wokoło. Naładowany energią, dosłownie skakałem z radości, a gdy zbierałem się do odjazdu, pewien skrzydlaty kolega przyszedł mnie pożegnać. Dalej droga również dostarczała wielu wrażeń. Góry, lasy, zakręty. Mógłbym tak jechać w nieskończoność, jednak nie wiem, czy doceniałbym to w taki sam sposób, gdybym czasem nie musiał jednak skorzystać z nudnej i prostej jak strzała autostrady, którą tym razem w ulewnym deszczu przyspieszyłem swój dojazd do kolejnego noclegu. Następnego dnia z rana ruszyłem w kierunku wschodniej granicy Niemiec, gdzie głównym celem miała być trasa widokowa Roosevelt Panorama Strasse. Początkowo pogoda dopisywała, a alpejskie widoki umilały jazdę. Niestety, później ponownie się rozpadało i chmury zaczęły przysłaniać górskie krajobrazy. Wiedziałem, że gdy dotrę na Roosevelt, nie będę mógł zbytnio nacieszyć oczu. Mimo to i tak postanowiłem przejechać się tą drogą. Za wjazd na nią musiałem zapłacić 5 euro. Roosevelt Panorama Strasse to chyba jedyna lub jedna z nielicznych płatnych dróg w Niemczech. Choć był maj, oznaki zimy były tu nadal obecne i pobocze jezdni przyozdabiała spora warstwa śniegu. Droga prowadziła mnie na wprost majestatycznej góry, która dawała mi nadzieję na jeszcze więcej wspaniałych widoków. Jednak im dalej, tym coraz więcej mgły, która przysłaniała wszystko, co w oddali. Tutejszy krajobraz musi być naprawdę piękny przy dobrej widoczności. Jednak tym razem musiałem obejść się smakiem, choć mimo wszystko warto było spróbować i przejechać tę trasę. Oby następnym razem dopisało mi więcej szczęścia. To by było na tyle z ciekawostek, jakie spotkały mnie podczas tej wyprawy. Do Polski wracałem tranzytem przez Austrię i Czechy, a w mojej głowie już tworzy się plan letniej wyprawy do Norwegii. Opowiem o niej w następnym filmie. Tymczasem dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.